Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Budowa Balustrady. Mam mały problem, ponieważ na stalowym kanale jest już tak dużo odcinków z budowy balustrad, że naprawdę nie mam pomysłu na to, jak te filmy tytułować, tak aby zawsze była możliwość łatwego odszukania konkretnego odcinka z konkretnej serii. Jeżeli macie pomysły, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Ja natomiast będę kontynuował pracę przy poręczy. Jesteśmy już na wysokości piętra i mamy już odcinek prosty podłogi, również prosty odcinek poręczy. Poręcz ta już będzie montowana bezpośrednio do ściany i tu właśnie zatrzymamy się na nieco dłuższy czas, żeby wykonać montaż tej poręczy do ściany w sposób nie mniej ciekawy niż początek słupka pierwszego, co mieliście okazję zaobserwować w odcinku poprzednim, w odcinku drugim. Ja już nie przedłużam, mam pomysł pewien na wykonanie, na fajne połączenie. Myślę, że jeżeli się wykażecie nieco cierpliwością i oglądniecie ten film do końca, to zobaczycie, jak to wykonałem. Zapraszam serdecznie Was do subskrybowania i lajkowania i życzę miłego oglądania. Thank you.
Okej, powoli prace przy balustradzie dobiegają końca. Pozostało jeszcze zamontować tetralki, natomiast musimy obrócić barierkę, ponieważ montaż jest od drugiej strony, nie mam możliwości jak ich założyć. Montuję tetralki, żeby mieć pewność, że wszystko pasuje. W momencie, kiedy już tralka będzie, balustrada będzie pomalowana, nie chciałbym sytuacji na montażu, że coś nie pasuje, co z czymś się siłuje i tak dalej. Jeżeli chodzi o montaż tralek, odbędzie się za pomocą nakrętek Ericssona. Jeżeli chodzi o montaż tralek do poręczy, no to znacie już ten sposób, był prezentowany na Stalowym kanale, są z tego materiały, są z tego filmy, także pominąłem w tym nagraniu ten etap. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to rozwiązałem, są takie filmy na Stalowym kanale, serdecznie zapraszam. My ten materiał i to nagranie będziemy powoli kończyć, a całość z montażu będzie opublikowana w formie shortu, w formie 60-sekundowego krótkiego nagrania. Będziecie mogli zobaczyć efekt końcowy oraz jak wyglądają wszystkie te techniki, które zastosowałem tutaj. Choćby nawet dosyć ciekawe rozwiązanie montażu poręczy do ściany. Jest to sposób innowacyjny, jeszcze takiego nie stosowałem. Coś nowego. W sumie to staram się zawsze coś nowego wprowadzać do konstrukcji, które tworzę. Nie zawsze to jest dla mnie lepsze i łatwiejsze. W tym przypadku jest to na pewno trudniejsze do wykonania, ale myślę, że efekt, który osiągnąłem nawet w takiej formie surowej, jeszcze nie pomalowanej, był tego warty, żeby poświęcić temu czas. Również dolny słupek i mocowanie, które jest schowane pod zaślepką, wygląda dla mnie mega estetycznie. Zobaczymy, jak to się będzie po montażu prezentowało już na schodach i dlatego wspomniałem, że będzie short, który Wam pokaże wszystkie te elementy i będziecie mieli obraz, jak to wszystko wygląda. Ja już nie przedłużam, ponieważ jeszcze przede mną jest trochę pracy. Tradycyjnie zapraszam serdecznie na grupę facebookową, Instagrama, Giełdę Stalowych, TikToka, wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!